Reagując na ten film, wspierasz mój kanał. Dlaczego pokochaliśmy Beziego? Bezimienny to nieśmiertelna postać, legenda w czystej postaci. Czym zasłużył na miłość graczy? Podyskutujmy. Bezimienny to bohater, którego stworzyliśmy sami, mimo braku jakiegokolwiek kreatora postaci. Pirania prawdopodobnie specjalnie nadawała imienia protagoniście, byśmy to my mogli czuć się głównym bohaterem serii. Mimo narzuconego wyglądu, to my decydujemy, do jakiej frakcji chcemy dołączyć, to my decydujemy, jaki styl walki będziemy chcieli rozwijać, to my decydujemy, w jaki sposób będziemy odpowiadać napotkanym NPC-om. Jeśli uda mi się zdobyć je bez płacenia, wezmę ile tylko dam radę udźwignąć. Dzięki temu, choć bezimienny jest niepowtarzalny, to rodzi się paradoks, w którym każdy może być bezimiennym. Ja Paweł, czy ty? Może to właśnie ty będziesz nowym wybrańcem Inosa? Charakter, którego nie można podrobić, to w jaki sposób bezimienny bohater będzie komizować czy lekceważyć swoich wrogów, spowoduje uśmiech na twarzy każdego, w tym również niedzielnego gracza. W zasadzie już od pierwszego spotkania Beziego w cutscenie wiemy, że jest to zawadiaka, mimo tego, że jednocześnie prawidłowe trzymanie jednoręcznej broni sprawia mu problemy. Czemu by nie powiedzieć strażnikowi w bramie, że planujemy przejąć kontrolę nad całym obozem? Bezimienny to postać, która z prawdziwego żółtodzioba staje się legendą na naszych oczach. Z niedojrzałego, kiepskiego przestępcy staje się odważnym, rozważnym i dorosłym mężczyzną. Jest to trochę polskie, bo pokazuje, ile w zasadzie trzeba w tym życiu się nazapieprzać, by coś osiągnąć. W tym przypadku brak wiedzy na temat przeszłości naszego bohatera nie jest żadnym problemem, a jedynie dodaje uroku. Bezimienny nauczył nas wiele na swojej drodze do bycia kimś. W ogromnym, pięknym świecie do eksploracji musieliśmy patrzeć oczami bohatera, którego na każdym kroku próbuje coś zatłuc albo okraść. A mimo to, gdy inni uciekali lub wymiękali, nie dał powstrzymać się ani fanatykom, ani rabusiom, ani orkom. Nawet smokom. To zrodziło nadzieję i jeszcze silniejszą więź z naszym bohaterem. Pokazał to, że wychodzenie przed szereg nie zawsze jest złe, a staranie się z nadzieją o lepsze jutro nie zawsze musi być bezcelowe. Jeśli chcesz, możesz nauczyć się wszystkiego. Czasem trzeba być elastycznym i niekoniecznie robić to, co nam się żywnie podoba. Ale takie jest życie. Dajcie znać, za co wy pokochaliście bezimiennego bohatera. A ja już się z wami żegnam, więc trzymajcie się. Cześć.